Odczuwam uzależnienie lekkie. Dun, 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 dun. Dziękuję ci, Crazy. Bardzo miło z twojej strony. Czekajcie. Pomieszajmy tutaj jakoś rzeczy. Zróbmy... Może coś takiego. Okej, okay, to będziemy mieli miejsce dodatkowe. Czy chcę coś z tego sprzedać? To byśmy mogli wymienić na kałacha. To byśmy mogli naprawić. U mechanika. Repair. Okej, okay, możemy to ubrać na siebie w sumie. Good. Mamy coś tutaj? Nie, nie za bardzo. Pepo Dance! Cześć, rudy fotel. A, to był AKM ten. Co tam się stało? Okej. Okay. Najwyraźniej to było ubezpieczone. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Znowu te dwie rzeczy. Okej, okay, accept. Coś jeszcze dostaliśmy? To też wróciło? Wow. No to fajnie, fajnie, fajnie. Podoba mi się. I SKS. Czy ja tego SKS-a nam radę gdzieś wetchnąć? Dam. Witam cię, Dawo. Witam cię, Mysza. Co ja patrzam? Cześć. Witam, witam was, ludziska. Cześć. Miło mi was widzieć. Okej, chyba to wszystko. Dobra. Big. Okej. Okay. Uff. Czy ja mam jakieś... Czy mam jakieś questy? Tasks. Bronze. Okej, okay, to będziemy robić. Chyba wiem, gdzie to jest mniej więcej. Tutaj nic nie możemy oddać i dla niej mamy szukać wody, która cholera wyjdzie, chyba jest w tym dużym dormitorium, ludzie. Tak, był wipe niedawno, dosłownie. Jakieś dwa dni temu, coś takiego? Ja wiem o tym akwecie, ale tego nie chcę robić, bo jak ktoś mnie zabije, to ja chcę, żeby on sobie zabrał moje rzeczy, wiesz? Nie chcę chować ich po krzakach. Po prostu. Wydaje mi się słabe. Wiesz, po prostu mi się to wydaje słabe. Okej. Okay. Unload, okej. Okay. Bumbo bije ludzi. What? Kogo bije znowu? Nikogo nie bije. To oni mnie biją w tej grze. Okej, okay, okay. Co? O nie, tylko nie ten error. Tylko nie ten error zasrany. Chwyciło mnie na EFT dlatego, że głównie, że był wipe niedawno i nie walczymy cały czas z ludźmi z niesamowitym ekwipunkiem, jest ciekawie trochę, według mnie. Wiesz, dobrze to nam szło, pan Nord, dawno temu w tej grze, jak wszyscy nie wiedzieli, co się dzieje. Teraz to tutaj mamy do czynienia z weteranami. Czekajcie, czy mogę jakieś fajne rzeczy kupić? W ogóle, ile nam brakuje do levelów? Skier. Ile nam brakuje tutaj? Wydaliśmy 200 tysięcy, potrzebujemy miliona. Mogę coś ci sprzedać w takim razie? To też się liczy do tego. Możemy to sprzedać, możemy to sprzedać. Good, 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 good. To zostawmy na razie, możemy to sprzedać. I to wszystko właściwie. Deal. Garnek, proszę. Kurczę, ja sobie zdaję sprawę, że nie wszyscy lubicie tę grę. Ja sobie zdaję sprawę. Strasznie mi jest przykro, no. Ale jestem mega wciągnięty i się dobrze bawię. Grając z nią. Naprawdę się dobrze w nią grając bawię. Jakieś dziwne. Cześć, pijawko, witam, witam. Czy ja chcę brać tego SKS-a? No nie wiem. Nawet nie wiem. Jakieś shotguna byśmy mogli wziąć. To byłoby fajne. Maybe. Przerzućmy to w ten sposób. Dorzućmy tu amunicję. Uje, baby. Nie wiem, brać to? Witam cię, Nielesiu. Jak tam? Bardzo dobrze. Kurde, wolałbym tą broń wziąć, jeżeli mam być szczerym. Tego wyperam. A może na rozgrzewkę weźmiemy sobie skawa z pistoletem i pójdziemy na customs i zginiemy marnie? O, 16? O, to jest pomysł.
Gdzie graniem? Jesteśmy na plusie na szczęście cały czas. Ale powiedziałbym, że idzie bardzo przeciętnie, albo nawet poniżej przeciętnej. Coś takiego. Jak Bungo się dobrze bawi, to good, kappa. Czym się różni Ber od Duseka? Wiesz co, jak dla mnie to oni się różnią tylko i wyłącznie językiem, którym mówią, więc... Nie wiem, historią? Potrzebuję medyka polonowego Wojtaza? Nie wiem, czy Wojtaz dzisiaj będzie. Jak będzie, to będziemy grali razem z nim. Odgłosem pytania, no, coś takiego. Nie wiem, ja nie widziałem różnic żadnych. Chyba może Ber lepiej się posługuje bronią rosyjską? Też takie słyszałem rzeczy, ale nie wiem, czy to jest prawda, stary. Nie wiem, czy to jest kurde prawda, naprawdę. Ui, baby, ui. Okej, okay. Która jest godzina? 45 minut minęło, rajdu dopiero. Mamy jakiś sprzęt w ogóle? Mamy jedną apteczkę, good. Mamy apteczki, nudge. Jedna apteczka, aż tak łatwo. No. Te skawy to zwykle nic nie mają ludziom. Jestem ciekawy, czy dam radę stąd wyciągnąć jakieś medy. O i fuck. Okay. To jest super rzecz w sumie. Good. Co jest z tymi FPS-ami tutaj? Nie jestem do końca pewien, gdzie chcę iść. Słuchaj, dobra, nieważne, wiemy, gdzie chcę iść. Wiesz co, Lesiu, ja zwykle gram z ludźmi, których znam, wiesz? Kiedyś grałem z wszystkimi i miałem nieprzyjemne sytuacje. Niektórzy nie potrafili się zachować. Ja nie mówię, że ty byś się nie potrafił zachować, jestem prawie pewien, żebyś zarąbiście się zachowywał. Tylko po prostu wolę nie ryzykować. Wiesz? Kurde, odsłuch mi syczy jak skurczysyn. Super. Sytuację, wtedy cię nie było. A co ci będę opowiadał? Nie spotkałeś nigdy w swoim życiu osoby niewychowanej? Sobie wyobraź taką osobę, tylko że mówili do mikrofonu przez internecie. Zresztą chyba są streamy oparte całe na tym, jakie mam wrażenie z tego, co słyszałem od was. Ten jest niewychowani ludzie. Czasami. Bardzo rzadko, ale są. Okej, ludzie, idziemy do apartamentów. Przepraszam, do... Jak to się nazywa? Akademika. Wysłyszałem jakieś kroki. Nie jestem pewien. Podobno ma wyjść Scar od tej gry. Wiem, że mam być Mozin. Scar nie słyszałem. Trup. Chcemy go zlutować. Greedy? Greedy Bungo? Go na zlutowanego już.
Mozinna Gant. Widzę, że tutaj już jest trochę dropów polutowanych. Ciekawe, kto ich zabił. Dobra, na pierwszym piętrze rzekomo jakaś barykada z łóżka zrobiona i musimy ją przeskoczyć. Tego szukamy. Co to za glitche graficzne? Czy moja karta graficzna pada? Witam cię bezdomny z Torunia. Cześć, cześć. What the fuck? Widzicie to? Widzieliście to? Pierwszy raz to widzę. Tutaj. What? Fuck. Na pewno pomoże. No, w tej grze 90% osób gra w składach, to jest prawda. To jest prawda i dużo łatwiej się gra w grupie. Chętnie poczekam, aż ta osoba wyjdzie stamtąd, bo coś czuję, że szans z dużym nie będziemy mieli z pistoletem. Może wyjdzie, może nie. Więc rzekomo mamy na pierwszym piętrze znaleźć jakąś barykadę, przeskoczyć przez nią do innego pokoju i znaleźć klucz z jakiegoś samochodu. Ale gdzie jest ten zegarek kieszonkowy, brązowy? Nie mam pojęcia. Czy nie wyjdzie z drugiej strony? Może wyjść z drugiej strony też. Zobaczymy, nie wiem. Poczekamy tutaj chwilę i sami tam wejdziemy, tak. Zegarek jest w samochodzie, dobra. Czyli my szukamy teraz klucza do samochodu, tak? Dosłownie klucze do samochodu szukamy. Ja myślę, że jak znajdziemy klucz jakimś cudem, to spróbuję się wydostać, żeby ten klucz zabrać ze sobą. Beyond Fuel Tank, Railroad to Military Base i Warehouse 4 Old Gas Station. Okej. Okay. W ciężarówce na placu. Powiem wam, że kurczę. Zacząłem sztruma i mnie do łazienki ciągnie. Dobra, nie wiem. Spróbujmy zobaczyć coś w środku. Trudno, najwyżej padniemy marnie. Pewnie to się stanie, kurczę. Szkoda byłoby tej apteczki fajnej. Już myślałem, że to jest czyjaś głowa. Czy kupowałem grę na Steam? Tej gry nie ma na Steamie. NXX. Czemu widzę? Holy shit! Co nam się odwala? Mogę tworzyć drzwi na dole? Nie. Może nawet nocą byśmy poszli po ten zegarek później. Instagram ma osobny launcher jakby, wiesz? Musisz wejść na ich stronę, jak chcesz sobie grę kupić. Czy tam... Nie wiem, gdzie wy kupujecie te klucze wszystkie. Cześć, Noblinie.
Czyli zegarek jest na środku mapy, tam gdzie dużo tu pobiega. Może kupimy krótszą mapę? Przy następnej okazji. No. Na razie cisza i spokój. Kurwa, polałem się. Tu był wtedy facet, widziałem, jak rzucał granat na dół. Jutro sklepy. I to jest znowu niedziela handlowa. Nie handlowam, przepraszam. Się uzbroić, lepiej się, wiecie, przygotujcie na survivalową niedzielę. Musicie zapasy zrobić. No ktoś na pewno tu się czai na mnie. Give up your pin. Pawlek, ja zawsze 19 rzecz, wiesz? Czy to było pode mną? Nie, nie, o 19, Pawlek, o 19. Jest lód. Są trupy. Ale facet gdzieś tu jeszcze jest. Cześć Marfet, gdzie byłeś? Gdzie się podziewałeś? Może poczekamy, aż będzie ten. Lutował. Parapet. W wakacjach byłeś. Gościu lutuje na dole.
było nade mną, myślisz? Skąd wy to rozpoznacie? Skąd wy to rozpoznajecie? Jak wy to rozpoznajecie? Facet jest na schodach. Kurde, gościu strzela. Co? Co się dzieje? Gdzieś jest po prawej. Na pewno zginiemy. Znaczy, jedyną szansą jest to, że nie wiem, naprawdę go zaskoczymy i strzelimy mu w głowę, w twarz. Zakładam, że ma pancerz, więc z tym czymś to... innej szansy nie ma. Chyba narobiłem hałasu i mnie usłyszał. Jak armor tu po nogach? No, zdecydowanie będę miał szansę z kimś, kto nie musi strzelać po nogach, nie? I ma automat 7, kalibr 7,62 czy coś takiego. Nie wiem, gdzie ten gość jest, kurde, czy on się czai tutaj dalej? Że mają wprowadzić armor na całe ciało, na nogi też? Jezu. No jest już armor na twarz. Dosyć od dawna. Kurde, nie wiem, gdzie ten gościu jest. Nie chcę was zanudzać. Okej, chyba musimy tu wejść, tak? Żeby ten klucz zdobyć. Może facet są wyszedł już? Tutaj? Ja nic nie widzę. Jakaś kurtka miała być. Cool.
Są kurtki. O co chodzi z tymi glitchami? Tego nigdy nie miałem. Gra schodzi na zutor? Co się dzieje z nią? To jest ten klucz, co? Machinery key. A, z kawą gram, no. Spróbujmy stąd wyjść. Okej, żyjemy. I mamy ten klucz, po który przyszliśmy. Więc teraz musimy znaleźć wyjście. Gdzie jest wyjście? Beyond Fuel Tank? Railroad to Military Base. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Warehouse 4, Old Gas Station. To wiem, gdzie jest. Gram czasami z widzami. Wiesz co, nie za bardzo. Gram z ludźmi, z których znam. Sytuacja jest taka, że... wiesz, chętnych byłoby zawsze więcej niż byłoby czasu na zagranie i co? Staram się naprawdę tego nie robić. Wow, tu jest wyjście? Hello. We did it. Udało się. Good. Okay. Mam ten klucz przeklęty. Cudownie. Wrzućmy tu. A gdzie ten plecak schowamy? Jest miejsce na niego? Będzie. Tutaj. Yes. Okay. Mam ten klucz. Open keybar. Open. I mówicie, że to jest klucz do samochodu jakiegoś, tak? Gdzie jest ten samochód? Samochód jest gdzieś na placu, mówiliście. Weźmiemy sobie dwie takie apteczki. Weźmiemy sobie jakieś środki przeciwbólowe jeszcze. Okej, jakieś bandaże. Okej, mam zapasowe bandaże tutaj? Mam jeden, okej. Do ciężarówki. Ta ciężarówka przy tym hangarze dużym? Tam cię oskarżam. Shortline, o kurde. 21 koła. Ile mam kasy? 646. Factory. Customs.
Shoreline. Mapa Shoreline, nie wiedziałem, że to istnieje. Przy stacji benzynowej? Wygląda jak kamaz. Dobra, trochę wydam kasy u niej. Jak to chcemy robić. Wezmę tą mapę customs ze sobą. Jest krótka wisiła do mapy. Nie wiem. Customs. O kurwa. A. Mogę wybrać spawn? Czy nie mogę? A nie, nie mogę. Więc tu jest smuggler boat. Trailer park, crossroads, boiler trucks. Tu jest, na tym placu jest ta ciężarówka? Czy na tym? Ubezpieczmy to? Jest. Na tym drugim? Kurde, dobra. Wziąłem klucze sobą. Dobra, mamy klucz. Na tym drugim, co? Kiedyś chyba można było wybrać spawn swój, nie teraz. Ciężarówka jest na tym placu budowy, gdzie jest najwięcej skaw. Okej, tam, o wow. Dobra, będzie ciężko. Będzie ciężko, ale spróbujemy. Jestem ciekawy, nocą jest też dużo osób na mapach. Ja czasami widuję ludzi, którzy latają nocą i dosłownie tylko do botów strzelają. Ale nie wiem, gdzieś najpierw. Czy nie gram w turnieju Fortnite? Jest turniej Fortnite? Nie, nie gram. Nie, gram. Gombi gram, jak widać. Okej, okay? Gram. Tylko uzbrojone po zęby będą sobie wygrałem, nie? Boże. Jeden aktor wziął to 3 kawałki. O panie. Gothic to gra dla prawdziwych Rzymian. Przepraszam się. I właśnie tam, gdzie ja chcę iść. Ciekawe, czy ktoś otworzy tą żarówkę. Mam nadzieję, że nie. Obserwuję tutaj trochę teren. Może ktoś się będzie przebiegał akurat.
Ale my graliśmy, ludzie, we wszystkie gotiki właściwie. Come on. Ja nie wiem, te gry nie są aż takie dobre. Ja myślę, że to jest tylko nostalgia do nich. Która przyciąga ludzi. Sam kurwa nie jesteś sobie. To prawda, jestem zły. Jestem z tych złych akurat. Wiesz, strzegę sekretu, że Ziemia jest płaska. I oszukuję wszystkich płaskoziemców. Próbuję ich oszukać, bo oni są oświeceni już dawno, nie? Kurde, to mi tak umysł rozwala. Ja nie mogę czasami przestać o tym myśleć. Jak? Dlaczego? What the fuck? Oh. Nie żeby coś, ale Morrowind to też nie był dobry. Jak Morrowind nie jest dobry, jest cudowny. Nie licząc systemu walki, questów pobocznych i tak dalej, to jest świetna gra. Co ty chcesz? Menu nie jest złe. W Morrowindzie. Ciągłe crashe. Pamiętam. Im dłużej grasz, tym gra gorzej chodzi. No widzicie, ja na przykład... Morrowind... Na mnie to jest rzeczywiście nostalgiczna gra. Może rzeczywiście tak jest. Witam cię, Arnoldi. Licząc sterowania i dialogów, Gothic to też świetna gra. Gothic ma świetny klimat, to przyznaję. Że ma bardzo specyficzny klimat, który jest świetny. I dostałem czkawki, jak to powiedziałem, może to jest nieprawda. Czy to jest znak? Morku jest soundtrack, który ludzie. O właśnie, Morrowind ma świetny soundtrack, to jest prawda. Morrowind? Gothic ma jeden z lepszych soundtracków, poważnie? W sumie, rzeczywiście miał niezłe. Nie wiem, czemu tu wchodzę, ale to robię. Nie mogę tak otworzyć? This gonna be good. Słyszałem jakiś ruch.
Wydaje mi się. Gdzie zdobyć klucz do tego pomieszczenia? Do tego pomieszczenia oznakowanego tutaj. Ktoś wie? Morwindes pograłem ostatecznie. Kiedy ta gra wyjdzie? Stary. Możliwe, że nigdy. Ta, mam najgłośniejsze przełączniki. Miód na moje uszy. Byłem przeciwnikiem klawiatur mechanicznych kiedyś, dopóki kurde nie zacząłem być posiadaczem jednej. Tu jest skrzynka? Od kiedy? W sumie czekajcie, ludziska, mogę wam zrobić, że nie będzie tak słyszeć. O, nie mogę tego tam włożyć. Ale... AKM-SN. Welcome, Outlander. No tak, Skywind jakby wyszedł, też bym, kurczę, kwiczał z zachwytu. Ale czy to się stanie, ludzie? Czy to się, kurde, stanie? Czekajcie, co to jest za broń? AKM-SN. Alt-T. Empty. Mi się też Oblivion podobał. Oblivion zdecydowanie miał lepsze questy poboczne niż Morrowind. Niestety quest główny był słabszy niż w Morrowindzie z kolei. Jedyne co, troszeczkę dla mnie jest... Morrowind mi się też podobał ze względu na to, jak wyglądał ten świat, on taki był naprawdę odjechany, nie? Oblivion był strasznie taki standardowy, mam wrażenie. Co to kurwa jest? Okej, nawet tego podnieść mogę. Mogę wyjść do Entendy? Chyba nie. Ciekawe, czy mam klucz. Ja mam klucze do jakichkolwiek tutaj drzwi. Open door. Unlock. Yes. Z kolei na przykład Skyrim mi się wydawał strasznie zapchany. Trochę ten. Problem był również w tym. Skyrimie, gdzie dosłownie dwa kroki i już jest jakaś inna osada i jacyś inni bandyci mają miejsce tutaj. Dwa kroki dalej, miasto. Dwa kroki dalej, kurde, zamek. Dwa kroki dalej, ruiny. Dwa kroki dalej, wszędzie coś jest. Nie ma nigdzie pustych miejsc, żebyś mógł się wiesz... Żebyś miał poczucie, że to rzeczywiście jest rozległa kraina.
Mi się akurat to podobało, że w Morrowindzie, wiesz, był ten element właśnie podróży. Że epicka podróż do jakiegoś miejsca, nie? Coś mi tutaj strzeli w łeb zaraz. Ale się wkurwia. Mogę tu wejść? Bridge. No, jakieś bryki czyki. What the fuck? Skaw mnie zabił! Oh my god! Ale spanikowałem. Czego trafiłem? Nie. Nie wiem, ja lubiłem w Skyrimie, czy tam w Morrowindzie, łażenie. Naprawdę. No. Przejdziemy się nocą, ludzie, na mapkę. Zobaczymy, co, jak to się skończy. Nigdy tego nie robię. Pewnie nic nie będę widział, ale jestem ciekawy. Jestem ciekawy. A, możemy zrobić jedną rzecz jeszcze. Możemy to zrobić. I wymienić to na to, no. Nie ma miejsca, co? Jak nie ma miejsca? Teraz? Trzeba przestać naciskać X. A, to się stało. Okej. Okay. Okay. Skier. 200 000, co? Pancerze całe. Uff. Jestem ciekawy, jakie koksy będą siedzieć na tym nocnym rajdzie. Zobaczmy, co mam fans. Żadnych pancerzy? Okej. Okay. Czy zagram kiedyś jeszcze Wrasta? Nie planuję, nie mam szczerze w ogóle Wrasta grać. No. Gierka jakoś nigdy specjalnie mnie. Ta nowa wersja w każdym razie nie przekonała do siebie. Okej. Okay. Czy ja mogę to założyć do tego? Nie. Okay. Okej, okay, kupmy od niego. Kupmy od niego. Z dwa magazynki takie. I tą kijową amunicję. PRS. No cóż. 20 może? Ej. Tu. To wywalę. Kurde. Ale wywalmy to. Zostawmy to jednak. Weźmiemy ze sobą. Więcej tej amunicji. Środki przeciwbólowe, których chyba nie mam już zapasowych. O. Okej. Okay. Dobra, to wystarczy. Okej. Okay. Chcę zobaczyć, jak jest nocą. Na Customs. 21. Czy coś będę widział w ogóle?
czy nie? Mi się też level scaling nie podobał w Oblivionie. Powinni zrobić opcję, że możesz to włączyć bądź wyłączyć, że masz statyczne levele przeciwników, że musisz po prostu podpakować postać, albo rzeczywiście się gra skaluje do ciebie i tyle. Bo jak najbardziej, to jest fajny pomysł i jestem pewien, że dużo osób lubi to, że może iść gdziekolwiek, nie? W każdym momencie, nie ma żadnych ograniczeń. Ale ja z kolei wolę zdecydowanie czuć, że jakiś powód tego levelowania jest, nie? W postaci w RPGach. Zwiększanie statystyk. Cześć Cerberus, witam, witam. Dobra, idziemy na nocny rajd, ludzie, to będzie... To nie jest najlepszy pomysł, no ale... Zobaczymy. Wszyscy pewnie latają na Gammie i z Noctowizją, a my będziemy ślepi. My będziemy, kurwa, ślepi. Get ready, deploying. Oh my god. Okej, nie jest tak źle. Wow. What? W ogóle nie jest źle. Czy ja tam widzę latarkę? Gdzie ja jestem? O, w mordę, wiem, gdzie jestem. Powiem wam, że... Nie za wiele widzę. O, fuck, 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 ała! Czy skoczysz tam? Nie chcę. Ciężko zrobić na aktywizor? No na pewno. Nie wiem, czy można go w ogóle kupić. W każdym razie w sklepie go nie widziałem. Jest na aktywizor w każdym razie. Jak najbardziej. Kurde. Szansa, że kogoś zauważę, jest znikoma. Gdyby mi lampy nie waliły po oczach, bym dużo lepiej widział. To jest 21 niby. Co teraz widzimy. Mówicie, że na tym placu jest gdzieś... To jest ta ciężarówka być może? To?
Jak ja zauważę skawa jakiegoś. Dobra, muszę tak zrobić. Dobra, ja nic nie widzę. Nie mogę tego otworzyć. Fuck. Bez jaj, tu nie ma skawów? Coś jest nie tak. Co? Tutaj nic nie ma. Czy nie zawsze tutaj się coś spawnuje? O co biega? Jestem zagubiony! Pod siedzeniem na podłodze. A, jest! Kurde, jesteś genialnym człowiekiem, dzięki za radę. Szybko w glebę. Co? Co to jest? Zrobiłem tego questa po prostu? Zaraz. Czy ja muszę wyjść stąd? No, muszę stąd wyjść. Smuggler's Boat, spróbujmy. Muszę uciec żywy, okej. Ale bym sobie... Ktoś tu się napierdziela. Gówno widzę. Jezu, nic nie widzę. Holy shit! What the fuck? Największe no, wojny są tutaj nocą? Poważnie? To niedobrze? Dobra, smuggler, weź mnie stąd wyciągnij. Z kawy. Cztery sekundy, trzy sekundy. Yes! Czemu nie działało jak się położyłem do jasnej cholery? Whew. Run through? Co znaczy? Że przebiegłem po prostu. Dobra, mamy. Zrobiliśmy tego questa. A jestem szczęśliwy. Dobra, zamknijmy to i. Kto to chciał? Nie pamiętam. Ty? Tak, handover. Complete! Woo! Baby! No dobra. Nie masz zadania nowego? Shootout panic. Accept. Destroy 14 scavs in the woods. Well, shit. Hmm.
14 skałów na łódź mamy zabić. Spróbujemy. Dobra, ludziska, ja skorzystam z łazienki i zaraz będziemy lecieć dalej. Dobra, jestem, ludzie. Jestem. Połowę z tego zużyliśmy. Okej, okay, jak idziemy... W sumie pójdziemy na Shoreline, bo też mam questy i wydaje mi się, dobrze mówię, że... to jest w dormitorium gdzieś na tych... Na Shoreline? Ktoś coś wie? Na ten temat? Ktoś coś wie na ten temat? Spróbujemy to zdobyć i też będziemy przeszukiwać kurtki i może będziemy mieli na tyle szczęścia, że uda się nam znaleźć te, nie wiem, czujniki gazu czy coś w tym stylu. Maybe baby. Że custom, na pewno? Czekaj, jest tak napisane? Tasks. A, rzeczywiście, lokacja. Jest nawet lokacja, okej, okay, to nie ważne. Gdzie to może być w dormitorium? Małe dormy, pokój 201. Czyli te takie niższe, tak? KPI! KPI!
Dziękuję ci za 19 miesięcy! O mój Boże! O, ten riff! Dziękuję ci, KPI. Dziękuję ci, KPI. Dewita mal uśmiech. Cześć, cześć. Dziękuję ci za subskrypcję. 19 miesięcy, kubeczki w górę. Zaraz, tier 2? Kurde, czemu to jest tak nigdy... Skąd wy to wiecie? Poziom drugi rzeczywiście, KPI, ty wariacie! Dziękuję ci z całego serca. Muszę szybko... Kurde, mam nadzieję, że szybko będą te emotki dla was. Dziękuję ci, KPI, z całego serca. Dobra, skier. Sprzedajmy trochę skierowi rzeczy. Naszych śmieci. Czy ja mam coś, żeby mu sprzedać w ogóle? To mogę mu sprzedać za 4 kafle. Good. Good, 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 good. Dziękuję ci, KPI. Prapor. Tobie sprzedam też. To... Te klucze mi się już nie przydadzą, nie? Do tego pojazdu. W teorii. Nie wiem. To teczkę mu sprzedam. Jak szybko zbywać dolary? Pff, nie wiem, sprzedawać rzeczy za dolory, dolony? Może? Nie mam pojęcia, starym. Nie jestem doświadczonym graczem w tą... ten tytuł. Niestety. Bye. Kupmy sobie... Nie wiem, trochę tego dziadostwa, kurczę. 10. 11 kupmy, okej? Okay? Chwilę. Na którym levelu jest ten ifak do kupna u niej? To by było ekstra. Gdybym mógł to mieć wreszcie. Mam jakieś bandaże jeszcze? Nope. Tutaj gdzieś... Nope. Kupmy trochę bandaża od niej. W tym razie. Z 5? Kurde, zaznacz to. What? Dobrze, 15. Jak mnie denerwuje, że nie mogę tej jedynki skasować na początku. Poradzimy sobie bandaże i kupię od niej jeszcze jedną rzecz. Trochę to, trochę wyczyścimy kasę, ale chcę mieć mapę do Shoreline na przyszłość. Dobra, i w takim razie 200, 201 mówicie? Na customs, 201 te. Kurde, znowu wejdziemy do tych dormitoriów zasranych, wow. To się na pewno świetnie skończy. Może jakiś plecak wezmę? Mam jakiś plecak? Wolny? Plecak w plecaku. Tu mam bałagan. Nie ukradł? Tak, ukradłem te dolony, które tam mamy. Nie, właściwie moje konto zaczyna z 150, miałem chyba 150 tysięcy na starcie dolarów i 100 tysięcy euro na starcie. To jest zabawne, bo mieliśmy tylko 500 tysięcy na starcie rubli. Więc no, to jest trochę. Kupuj ma pigzę. Mam skawa. Może na skawę damy radę coś zrobić. Chodźmy na customs znowu. Jestem na skawie? Okej. Okay. Ready. Mapa nic nie. Mapa jest worthless. Ale teraz pełno sobie wybrać można. Wiesz co, wiem, ale... tak musimy wydać kasę u tej terapeutki, nie? Chcę odblokować lepsze medy. Nie? Tak, jeden z widzów moich jest jakąś osobą odpowiedzialną za community polskie w tej grze i on mi po prostu kopię pracową załatwił, wiesz?
Stąd to mam. No, no, no. A. No pewnie, jasne. O, fajnie. Czy my coś... Co? To nie idę? Nie, nie, nie. Śmieszne. Kurde, mój kot jest jednak mordercą. A cię pozabij. Nie, pokój się. I chuj mój tam. Ja mam czasu? 37 minut, okej. Kot wyszedł, możesz zamknąć mi drzwi. Halo. Dzięki. Na tyłach tej stacji za potem aż torbę medyczną. Ouu. Dzięki za radę. Kurde, coraz więcej rzeczy się dowiadujemy o tej grze. Good, good, good. Jeszcze jak się nauczymy strzelać, to się nigdy nie stanie. Tak, te słuchawki są genialne. Strasznie mi się podobają. Dragon Age ci się podobało? Mi się, kurde, właśnie Dragon Age nie podobał. Próbowałem w niego grać. Czy to jest gracz? Czy to jest skaw? Skaw. Cześć panowie, hello. Tutaj na tyłach mówisz? O kurde. Hello. What the fuck? ZB014. To jest wyjście, to jest klucz do wyjścia? No co, nieplachuj dzień, gospoda. O kurde, to fajne rzeczy zdobyliśmy już. Nie trzeba mi ich stracić. Old Road Gate, Crossroads Warehouse. Super! Chciałem mieć ten klucz na moc, by się przydało. Skacz! Ty... Ciuć, bo nie myca. Okej, dziękuję. Boże, jak mnie wkurza mój mikser ostatnio! Oh! Wymienię wejściówki, jedną wejściówkę wymienię, jak nie zadziała, wyrzucam go, kurde, na śmietnik. Nienawidzę skurczyzny. Cały czas słyszę syk w mojej prawej słuchawce. Zwariować można. Taki ciągły syg jest. Teraz, what? To jest wyjście stąd? What the fuck? No. Ta, Bringer. Na jakie gry nowości czekam w tym roku? Właśnie na żadnym. Stary, nie mam jakichś oczekiwań większych. Chyba nic ciekawego. Aż tak, na co bym czekał, nie zostało zapowiedziane, więc... To chyba ze sobą wezmę. Wiem, dziwne, nie? Ale nie mam, nie jestem hype'owany na nic. Nowy kod? Nie. Nowy assassin. No, mamy klucz na, w takim razie, Woods. No, kto by pomyślał? Dupę jeża! To jest znowu... Okej, okej. Dobrze. Może pójdziemy na te Woodsy? Nie.
Nie no, chodź na customs, bo on quest tutaj. Dobra, mamy dla was te testowe klucze do tej gry na rozdanie. Będziemy to robić co przerwę, ok? Prawda, nie mogę wybrać? Nie, nie mogę. Dobra, to idziemy stracić ten loot. Oh shit. Wybrałem dobrą godzinę? Tak. Ready. Mogę, idzie do ciebie się przyłączyć? Trochę w tą grę mam nagrane. Jakie gry? Escape from Tarkov. Okej. Okay. Jeszcze raz powtórzę to, co powtarzam cały czas. Gram z ludźmi, których znam, wiesz? Bo... po prostu... nie chcę ryzykować. Plus jakbym zagrał z jednym widzem, to nagle bym już jakby był trochę zobligowany do zagrania z każdym, kto by chciał. Bo nagle bym się zrobił chujem, jakbym zaczął odmawiać jednym osobom, a drugim nie, nie? Co z Morgonem? Morgonem. Czy jest jakiś gra, na którą czekam w tym roku? Co wychodzi ciekawego w tym roku, bo w sumie... Ale czemu? Czy wychodzi coś niesamowitego? FIFA 19. Jeszcze niesamowite. Powodzenia, trzymaj się. Zaganat! Jeden! Dziękuję ci za subskrypcję, witam wśród herbaciarzy. Dziękuję ci za swój kanał, tego co robię. Herbatko. Z całego serca. Herbatko. Hej. Szki w kolanego. Poziom trzeci? Co wy macie z tymi subami poziomu trzeciego? Kurde mol! Dziękuję ci stary, ja pierdzielę. Wow, jesteście niesamowici ludzie. Tego chyba nie mogę kupować w ogóle, mam wrażenie. Nie wiem, czy tam amunicję mogę kupować, ale weźmiemy ją. Mimo wszystko. Czy zastanawiam, może... Nie. Dziękuję ci, stary. Trzeci poziom. Holy... Święta kupa. Święta kupa. Amunicja BT, olej to jest amunicja submugowa, okej. Okay. Że chyba nie mogę, że... A nie, chyba coś tam mogę kupować do emek. W tej grze. Nie jestem. Dobra, w tym dormitorium, tak? A tam chcemy wejść. To jest dziwne, że ja nie czekam na żadną produkcję. Ale nie mogę, naprawdę nie jestem w stanie wymyślić, na co ja czekam. Tak naprawdę. Bo chyba na nic nie czekam.
Tak, ale to Cyberpunk na pewno w tym roku nie wyjdzie, nie? No, super miejsce. Red Dead Redemption, no pewnie, pewnie. Red Dead Redemption, Cyberpunk, ale to chyba nie wyjdzie w tym roku, nie? Ewentualnie Smogon daje kilka pocisków na spód magazynku. Podczas wymiany ognia będziesz wiedział, kiedy sekundy przyniesie, że magazynę zmienić. Dobry pomysł w sumie. Kurde, za to właśnie lubię tą grę. Że takie rzeczy można robić. A mnie ktoś słyszy na 100 kurwa procent. Zamknij drzwi! Jeszcze jeden? 212? 13. Mógłby się ten syk skończyć do jasnej cholery. Kurde, ktoś... A nie, to... Chyba ja. Mogę tam wejść? Jakoś tutaj na... O nie. Nie wiem, czy te faki są potrzebne na cokolwiek. Rana, którą czekam. Ja mam nadzieję, że jeszcze w tym roku znajdziemy jakąś perełkę indie, która nam zapewni tonę zabawy. O, ta gra jest bardzo ładnie zrobiona. Ja tu nie byłem. Byłem, oczywiście, że byłem. Perełka Indy to Kerbala. O, to jest prawda. Co ja to zbieram? O, PS amunicja. Tego nie mogę kupić. BS bullshit. Armor piercing. Też tego nie mogę kupić. Maden? Będziesz ze mną i zostawiam sobie kręgosłupy? Maden? Coś tu jest. Czemu nie miałem full auto? What the fuck? Co to było? I czemu on do mnie strzelał przez drzwi? Czemu? Okej. To był skaw w ogóle. Okej. A tak spawaczam. Kurde, ja dostałem zawału. Dostałem zawału. Okej, mam ten cały czas. Pójdziemy z tym.
Czemu ja nie miałem full auto? O, dziwna odrobina, powiem wam. Ale coś mi czuje, że ja zderpiłem i pewnie ustawiłem na single. Myśląc, że mam full auto. Okej, okay, trudno. Tutaj nie będziemy mieli tego problemu, ta broń nie ma full auto. Trzymam ten przycisk myszki i jeden strzał oddaję. Okej. Okay. Dobra, 60. Okej, okay. Weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie to, bandaż i... Okej. Painkillers. Okej. I weźmiemy dodatkową amunicję ze sobą. Okej. Mogę coś założyć tu? Jakiś mount, ale nie mam tej szyny do kupna. Też chyba nie mam tej bocznej szyny. Nie mogę je kupić raczej. Dobra, próbuję dalej zrobić quest na customs. Kurde, się zestresowałem. O mój Boże. Uff. Ready. Cześć The Walls. Witam. Boże! Dziękuję ci, Hiki! Za 5 dych! Jezus! Waciki la Hiki! Chryste panie. Dobra, czy pan zasraniec, mikser, przestanie mi syczeć? O, ja pierdolę! Nie, przestanę. Ja się będę słuchał syku w prawej słuchawce cały dzień. Dziękuję ci, Hiki, z całego serca. Fallout nie potrzebuje konkurencji, bo zabija się ten sam. Myślicie, że to będzie taka tragedia? Ten... o kurde. Myślicie, że aż tak źle wyjdzie 76 Fallout? Nie macie żadnej nadziei? Ja liczę na to, że ta gra będzie w miarę przyzwoita. Poważnie. Gry Bethesdy ratują tylko mody. No, masz trochę racji tutaj. To fakt. Czy ktoś wyjdzie tą dziurą? Ale to jest cheese'owate. Boże, mam mikserze. Proszę cię. Proszę, proszę cię. Wrzuć mi jakieś owoce, to przestaniesz syczeć mikser. Chyba kurde mikser następnej innej marki. Nie, to nie jest słuchawka, to nie słuchawki. To mikser niestety.
Даже же вужмикса. Problem ma wyjście do odsłuchu, wiesz, ten mikser. Jest problem z wyjściem. W tym tygodniu miał wyjść duży patch Daisy. Miał wyjść. Nie ma. Czy miał dzisiaj Wojtaza? No nie. Nie widziałem go. Może przyjdzie, zobaczymy. Tak, będziemy grali w No Man's Sky. Zobaczymy. Ten update'ik. Może będzie spoko. Chyba wszyscy wiedzą, że to jest śmiertelna pułapka wychodzenia tędy. Ktoś wie w ogóle, jak będzie ten. Jak to będzie działało? To No Man's Sky całe? Co tam się odwala? Dochodzi tryb multi i TTP? Tylko tyle? W sumie jest trochę smutne. Come on, wyłaż, stary. Dobra, ale czy to będzie na zasadzie jakiejś instancji multi, czy wszyscy będą mogli grać ze sobą, czy jak to działać będzie? Bo jeżeli wszyscy by mogli grać ze sobą, to może będzie okazja rzeczywiście w końcu z wami pograć. Jakoś w większej grupie. Cierpliwość brak u mnie. Padam stąd. Błagam, niech ktoś tutaj mi nie wyskoczy na twarz. Jak bym to robił. Błagam. Not like this. Jak leci? Zaraz, zaraz. Jak u mnie leci? Pięknie jest. Czy lepiej będzie u mnie, jak będę mógł kupować pancerze? Uff, baby. Kurwa, góra wtedy. Będzie cudownie. Nie wiem, czy słyszałem, ale prawie dostanę dwa pociski. Ktoś we mnie strzelał? Coś powiesz? Nie słyszałem. Jesteś pewien? Pewien, że mnie nikt nie usłyszał. Jak chodzimy na trawę? To ja, bo w ogóle nic nie słyszałem. Kurde, ktoś jest na stacji benzynowej i słyszałem rozbijającą się szybę.
Dobra, co to było wtedy? Czy to z kawy jakoś steamowane były ludzie z kawy? Czy oni mieli maski na głowie z hełmami? Jak to były z kawy? What the fuck? Czy to był boss z kawów? Może to był boss z kawów? Słyszałem tej grze jak Celestii. Bardzo fajna platformówka. Nie. Słyszałem. Nie wydaje mi się, że bym słyszał. Wziąłem PC-ka ze sobą bardzo mądrze. O kurde, jakie miejsce. Nie słyszałem, co to za giera? Platformówka mówisz? Ja nie przepadam za platformówkami tak naprawdę. Próbuję sobie przypomnieć platformówkę, która mi się podobała i wyszła w miarę niedawno. I jedyną grę z tego gatunku, która tak naprawdę mi się bardzo podobała, to było Ori and the Blind Forest. A miało być tak cicho, no i kurde, wyszło jak zwykle, no. Gdzie są te kurcze zbiorniki z wodą? O kurwa. Fuck. Raptor? What the fuck? Co to kurde jest? Bierę. Pokój z butną wodą pod drzwiami. Mąka, kurczę, żebyście wiedzieli. Ja szukam pokoju z butlą. Pod drzwiami. Zaraz się posłam w gacie. Kurde, nie widzę żadnego pomieszczenia z butlą pod... Teraz może to jest to. Jeszcze 6. Unlock. Przytomnie. Yeah, baby! Okej, okay, zrobiliśmy to, ludzie. It's good. Cześć tam, cześć. Witam. Znam cię. Kurde, zarobisz się, że te questy robi? Łazisz? Masz jakiś cel w ogóle? Za fajki. Czy słyszałem o Battle Royale w stylu Stalkera? Słyszałem. Wyglądało znośnie to na gameplayach, ale jakoś... Nie wiem.
O kurde. Co się dzieje? Cześć! Hello guys! Dzień dobry! To się odwala. Chwała Ukrainy. Chwała Ukrainy? Cześć panowie z Ukrainy. Dzień dobry. Co tam u was? Co się dzieje? Dzień dobry, co się dzieje? Cześć ludzie. Cup of Pride. Chciałem widzieć coś wewnątrz tych budynków, ale... Dupa. Nic. To nie jest najlepsze miejsce do obserwacji tego kompleksu w ogóle? Jak dla mnie jest kurde zanubiste. Witam panów. Ludzie, jak ja mam się porozumiewać? Myślicie, że jesteśmy w stanie się zrozumieć? Chyba nie. Well shit, idziemy stąd. Run. Chociaż... Gdzie my chcemy wyjść? Cześć ludzie, Jezus Maria, skąd was, skąd ich jest tyle nagle? Cześć. Wysyłajcie mi serduszka, nie wiem co tam. Dorms. V-Exit, Crossroads, Trailer Park. O, ten jest. Co to się dzieje? Teraz spróbujmy się stąd wydostać, wziąłem. Może się udam. Może. Nie mam pojęcia. Ostatnio. W poprzednim patchu, jak tędy przechodziłem, to facet kampił się przy wyjściu od smugglera, tak przy okazji. To będzie cudowne, jak to się powtórzy. Oby nie. Oby kurwa nie. Kurczę, ma ktoś pomysł od kogo to jest? Jakiś streamer z Ukrainy czy z Rosji może? Widziałem cyrlicę i tak dalej. Ktoś wie o co biega? Że niby jestem salty? Czekać, smuggler w boat było użyte już. Przecież się nie świeciła ta... Nie wiem, czy nie słyszałem kogoś ocierającego się tutaj o krzaki oprócz mnie przed chwilą. Mam wrażenie, że tak. Może? Nie. Co się dzieje? Jakiś raid był chyba z innego streamera, ale nie wiem. Streamer na pewno nie polskojęzyczny. Ale mili ludzie. Jakieś młotki wysyłają. Się włączyć emote only. Emote only. Ja
Jezu, co się dzieje? Nie, możemy stąd wejść tędy. Jak co to robisz? W sumie nie mam i tak tych. Run through. Okej, okay, ale zrobiliśmy quest. Jali Golf 9000 widzów. Holy shit. Nie, że tam idzie im. Na tym Twitchu ukraińskim. Bardzo miło, z jego strony zresztą. Okej, okej, powinniśmy mieć questa dla terapeutki. Yes. Accept. Operation Aquarius. 15 skawów na customs mamy zabić. Get. Wody dostałem dużo. Okej. Okay. Chyba rosyjski? Okej. Okay. Jakie mamy zadania? Które zadania chcemy zrobić teraz? Skawy na Woods. Skier. Chyba pójdziemy na Woods, ludzie. Chyba pójdziemy na Woods. Escape from Ukraine. Bye. To się śmiecie, ale tam na Ukrainie chyba dalej się strzelają. Ja nie wiem, czy to, jak to jest. Ale tam dalej jakiś konflikt zbrojny ma miejsce. Nie? Jest, Woods, kupmy to. Czy ty sobie przypadkiem nie jesteś z Ukrainy po części? Okay. Jezu, jaki ja mam syf już. Co to kurde jest, inspekt? A, to jest łapka do tego. Do shotguna. No to weźmiemy to. To, co mieliśmy do tej pory. Ja w ogóle pocisku nie wystrzeliłem. Good job, Bungo. Good job. Nie wiem, u mnie bardzo dużo ludzi z Ukrainy pracuje w okolicy. Strasznie dużo. Okej, okay, idziemy na... Na Woods. Idziemy skawy zabierz. Spróbujemy skawy zabierz. Znaczy, właściwie to pewnie zginę, łażąc tutaj. Może w końcu dadzą Lwów? Chyba cię z Lwowa była. Co się dzieje? Jakiś rajd mieliśmy. Chyba nie było mapy na Łódź, nie? Gnoblin. Wydaje mi się. No, zobaczmy jak to pójdzie. Zobaczmy jak to pójdzie. W końcu masz God of War CP? No fajna gra, też mi się podobała. Jedyne do czego się mogłem przyczepić to system walki. Tak to gra, och. Niesamowicie dobrze zrobione. Chciałbym, żeby więcej tego typu gier AAA wychodziło.
Ale niestety trendy są chyba przeciwne raczej. Może ta gra pokaże, że jednak da się robić grę single player wciąż. I dobrze, że ta gra potrafi się dobrze sprzedać i zarobić. I może ktoś będzie próbował naśladować to. Zobaczymy. Dobra, Woods! Mam mapę. Jest jakiś skrót na mapę w ogóle? I szukamy właściwie tych skałów, nie? Cześć sobie, hej! Boże, ja tej mapy właściwie też nie znam. Witam cię, mikserze. Cześć. To jest domek. Nie wiem, ktoś może być pewnie za mną, ktoś może być pewnie przede mną. Czy mam te? Tam, okej. Nie mam żadnych celowników, ani pancerza. To się może tylko skończyć w jeden sposób, że... Mam wrażenie. Obiłeś wszystkich bossów na poziomie Bóg Wojny? I co nie przeszkadzało, nie denerwował cię system walki? Ja grałem chyba na normalnym, nie grałem na tym najwyższym. Wiesz co, to pewnie jest kwestia gustu, może mi akurat nie przypasił jakoś specjalnie. Bo nie widziałem, żeby ktoś narzekał specjalnie na ten system walki. Więc może to jest jakaś moja fanaberia, ale rzeczywiście trochę mi tam się tam podobało. Grafika w tej grze przypomina grafikę z Battlefielda? Poważnie? Czemu tu wejść? Czy zmiany... No dodali jak zwykle trochę sprzętu. Andrew. O Boże, znowu plecaka nie wziąłem. O. Apple juice! Dzisiaj mogę teraz to otwierać. Zajebiście. Dobrze. Niby poprawili optymalizację. Nie widzę tego, jeżeli mam być szczery, ani to. Poprawili desynki rzekomo. Też tego nie widzę. Dodali więcej loot spawnów i tak dalej, i tak dalej. Ale najważniejsze, jak dla mnie w tym wszystkim, było to, że był świeżo wipe. O, one shot? Fuck! Że był wipe i nie ścierasz się cały czas z mega koksami, wiesz? Skaw mnie złamszotował, oh my god. Ja muszę ten pancerz brać ze sobą, bo to jest dramat. Ja muszę ten pancerz ze sobą brać. Chyba wezmę teraz pancerz na ciałko. Prepare. A to jest za ciężkie, kurczę, jak oni się tak miażdżą wszyscy. Jest frustrujące też. Mega. Okej, okay, mogę AKM-a wziąć. Okej, okay, co ja tu mam? Ty twardy. O, że mam miejsce. Dobra, schowamy go na razie tu. Taki typ amunicji. Co ja chcę wziąć? Może AKM-a wezmę? Może weźmiemy to. Jakiś mount by się przydał. Mm-hmm.
Dust cover. Nie za bardzo jest z czego go zmontować, niestety. Prawie drugi level u niego. Czy ja jakimś cudem mogę zamontować jakikolwiek... jakąkolwiek optykę na tym? Pamiętam, że zmieniałem to na coś innego, ale nie wiem, czy to nie był SKS. Może to był SKS? A, chyba nie mam takiej opcji. Stok lepszy? O, możemy stok zamontować lepszy. Właściwie tyle. Okej. Dobra, to weźmiemy to i będziemy się modlić, żeby jakoś w miarę poszło. Weźmiemy też... Dobra, weźmiemy to na początek. Amunicję jakąś. Wydacką. Chcę iść na łódź. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy będę mógł gdzieś u kogoś kupować kiedyś Kałacha AKM. Zwykły AKM to jest... to było to. Zaraz, a ja przypadkiem nie miałem... Też nie. Też nie mogę nic tu zamontować. Dobra, nie weźmiemy sobie lepszy... lepsze medykamenty tym razem. Weźmiemy sobie... i fuck. Dwie sztuki. I weźmiemy sobie painkillery. Okej. Mam na górze raile do AK. AK. No właśnie, ale nie mogę tego zamontować. Install, nie mogę dać. Gdzieś to niby zamontował. Gdzie, na czym to zamontowaliśmy? Czemu na przykład tego nie mogę zamontować na tym? AK-74, AKMN, in equipment, AKM, zwykły, Sega, OPSKS. Powinienem móc to założyć. No nie mogę. Tak dziwne. Witam cię, Big John. Dobra, ludzie, idziemy na wycieczkę. Zaraz wrócę. Zrobię sobie krótką przerwę i będziemy lecieć dalej.
Gdzie to jest? Okej. Okay. Ludzie, ja zapomniałem oczywiście, ale ja mam dla was do rozdania te klucze na tą grę. To jest trial chyba 12-dniowy. Okej. Dobra. Więc zrobimy tak, że Mubot. Jak ktoś chce taki kluczyk, to będziemy miał okazję go zdobyć. Open. Reset raffle. Wykrzyknij raffle, ludziska. Po tym rajdzie wylosujemy. Okej. Okay. Chyba musimy mieć szynę jakąś, żeby to zamontować. Też możemy to wziąć właściwie, tą broń. Automatyczna, ta jest automatyczna, ale tu byśmy mieli celownie jakieś. Że z amunicją PRS byśmy lecieli. Teraz kijowa jak barszcz. Ale w sumie. Dobra, pójdziemy z tym. Okej. To jest najgorszy. Najgorszy syf ever. Nie wiem, 120, myślę, że wystarczy. Jest montowana na takie rzeczy w broni. To kurde, czemu nie mogę na niczym zamontować? Mogę na tym montować te rzeczy. Wyraźniej, ale to wszystko. Okej. Ja muszę kupić magazynki jeszcze do tego. Dwa. Do tego mam. Magazynki i do tego mamy optykę też, więc fajnie. Dobra, i to wywalmy. Weźmy tą CPRS. Że ją tu wrzucę w ogóle. Jakiś granat wezmę ze sobą też. Tego nazbieraliśmy ostatnio. Powinno być okej. To jest bezpieczne. No, więc ludziska jeszcze raz. Wyczyń raffle. Mamy kilka kluczyków do rozdania. Myślę, że zrobimy z 3 na raz. To są wersje 12-dniowe, więc będziecie mogli, jak ktoś na przykład się zastanawia nad zakupem, to będzie mógł sobie sprawdzić, czy ta gra mu pasi, czy nie. Jak ubezpieczę ekwipunek, to nie stracę go. Jak go nikt nie zabierze po mojej śmierci, to wraca, ale jak ktoś go zabierze, to nie. Oh my god. Okej. Przepisane. Mam granaty. Czyli tak naprawdę wiesz, dobrą broń zawsze ktoś zabierze. Chyba, że cię na przykład skaw zabije w jakimś rogu mapy. Może nikt tego nie znajdzie. Tego niektórzy wyrzucają swój sprzęt, bo jest ubezpieczony. Tylko się tam działa. Okay.
Wow. Wow. Rzeczy są chyba wartościowe, Mera. Weźmy sobie soczek. Kurde, jakiś gości przy drzewie. Załóż tu minaka. Ponka, to jest do questa potrzebna. Ale to jest miejsce, gdzie coś może być. No mieć brzeszku. Może założymy na następnym rajdzie ten tłumik, czemu nie? Tam coś idzie. Łuskaw chyba. Może to było do AKS-u, nie wiem. Znaczy mam 14 skałów zabić na tej mapie. Z nami... Wydaje się być pusto. Tam będzie jakąś przejściówkę. Znaczy liczę na to, że powoli do przodu będziemy rozwijać tych handlarzy i będziemy mogli takie dodatki kupować, bo ciężko jest bez tego. Dodatki, pancerze. Wtedy będziemy mieli dużo... Dużo ciekawsze terany. Liczę na to, po cichu. Zobaczymy. O kurde. Ktoś mi w głowę strzelił. W głowę. Czyli hełm nas uratował. Nie wiem skąd. Myślę, że tutaj bardziej. Kurde, są wszędzie ludzie. Jacyś. Ja pierdzielę. To mógł być skawy jakiś. AKS-u, come on. Prawie mnie gościu zabił. Nie mam brzuszka. Nie mam nogi. O, pięknie. Wynieśmy się z tym kanarzem. Nie wiem, czy te rzeczy są przydatne nam, ale ważne. Dobra. Zobaczmy, gdzie mamy jakieś wyjście. Mamy jakąś amunicję w ogóle? A, full. Full auto, okej. Gdzie mam wyjście jakieś? ZB-016. Czy ja mam klucz do ZB-016? 0,14 mam. Okej.
czy nie mamy? Czyli musimy przejść na drugą stronę mapy dosłownie. Mam ograniczony czas odrobinę, bo nam woda się kończy. Na szczęście mam ten soczek. To jest plus. Nie jestem pewien, ile ja mam tych medykamentów, kurde, nie za wiele. Jeden. Jest kuleć. Ja przy 50 użyję tego soczku. Adanos z wami. Zginęlibyśmy, wydaje mi się, chyba 3 razy pod rząd już, gdyby nie pancerz. Co jest Wojtas? Hej, co tam? Nie wiem, ktoś do mnie jeszcze ze SKS-a strzelał, ale nie wiem, gdzie on jest. No, użyjmy tego. No ludzie, wybaczcie, że są reklamy, ja mam ustawioną jedną co godzinę, że się automatycznie puszcza. Fundusz pokrywania rachunków za prąd, okej? Okay? Wybaczcie mi. Jak ktoś ogląda, dziękuję. Zerwaliśmy go niby. 69, kurde, no dobrze. Nie wiem, czy te rzeczy mi są przydatne. Prawda? Kompletnie. Wywal to. Fold. Mam to tu. Mam tu. O, nie musiałem tylko wywalać nawet. Może miał coś do picia? Mam tylko 720p. Łatwiej. Lepiej trawa wygląda na niższej rozdzielczości, bo więcej. Wiesz, danych przypada na jeden piksel. Nie wiem, dlaczego to jest. Teraz spadajmy z tym dalej. O, przyda się tam. Ale powiedzcie mi, jeżeli jesteście subem tego kanału, mam nadzieję, że wy reklam nie macie, nie? Nie powinniście mieć reklam. Okej, okay, git. Prawda, mam ograniczony czas. Gdzie ja na pewno znajdę wyjście? UN Roadblock. Gdzie jest UN Roadblock? O, świetnie. To mi bardzo pomaga. Myślałem, że to będą zaznaczone wyjścia. No to mapy już nigdy nie wezmę mapy ze sobą.
Sam Wojtek, chcesz grać w ogóle? Jesteś jeszcze? Nie wiem, czy tam Polska, cześć. Polska może pi. Jestem odchodniony. Już? Jeszcze nie, jeszcze mam trochę czasu. Okej, to poczekaj, skończę ten raid, może lecieć. Kurde, dump points. Czy to, bo nie widziałem tam Polska, wydaje mi się. Gdzie? Ty się podziewałeś, co? Kupiłeś vape'a, jesteś teraz z Vape Nation w rodzinie. O chujałe! Co ja sobie za to kupię? Maciki! Donacją, dziękuję ci, Snowpiercer. To był fajny film, tak by the way. Jak ktoś nie oglądał i ma ochotę na jakieś... na jakiś science fiction, to warto zobaczyć. About half, fuck. Weź się trzy wody. Na tego się nie będę lutował. Szedł. Odruchowo strzelam single fire. Shit. Woda. Kościół nie będzie miał wody. Jakiś kill w odruch sobie wrobiłem. Znasz miłość swojego życia? Spędzałem z nią czas, ale powróciłem, ponieważ się stęskniłeś. Okej. Okay. Zaczynamy mieć problemy z wodą. Powiedzcie mi, że będę mógł wejść tędy. A nie, że będę musiał lecieć. Jest. The Games Colo, 3 lata, tu nie zaglądałem, a stary dobry Bungo nadal nadaje na żywo, no widzisz, kurde, zawsze jestem. Więc zabiliśmy jednego seka i 3 skawy, mam nadzieję, że to się zaliczy nam do zadania. Dziękuję ci za wspieranie kanału, hej. I witam po 3 latach nieobecności. Okej, okay, sprawmy to. Panik. KSU. Do odłożenia. Te ifaki mnie dupę uratowały. Całkowicie. Szonka do questa raczej. Mam wrażenie. To na sprzedaż. W przyszłości. Możemy sprzedać tej kobiecie, a Woods mapa okazała się być
kompletnie przydatna, bo i tak mi miejsc do wyjścia nie pokazywało tam. Feels bad, man. Okej, okay, a to sobie za... Melinujemy też. Może tą wodę zabiorę ze sobą jedną? Tutaj ja będę musiał zrobić porządek w tym ekwipunku w końcu. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Czy się Miga zwiesił? Chyba tak. Czy jest online? Tu mój please, ja nie wiem czy ja będę mógł zamontować, zaraz zobaczymy. Okej, co jest grane z... Czy mój PC umarł? Co to się stało? Wejdę na Discorda, zobaczmy czy jest Wojtas. Pan Wojtas, Discord. Odinstalowała ci się gra? Dobra, to daj znać jak ten, jak już ci się... jak będziesz mógł grać, okej? Okay? Okay, naprawmy to, repair... u mechanika, repair, good. Teraz tak, mówicie, żeby tłumik założyć sam. Bardzo chciałbym to zrobić. Mogę! Au, mam tłumik na tej broni. No proszę. Co wezmę więcej magazynków ze sobą? Rozładujmy. Okay. Open. Trading. Ok, kupmy więcej amunicji PRS. Którą to jest jedyna amunicja sensowna, znaczy właściwie nie wiem czy jest nawet sensowna, ale jedyna, która, którą mogę kupić w tym momencie. Okej. Okay. Czy ja mogę zamontować jakiś dust cover na tym? Może? Receiver. O, mogę coś takiego zamontować. No, zobaczmy. A, sprzedajmy coś z kierowi. Ciekawe co się stało, że ci grę odinstalowałem. Więc tego nie mogę zamontować z jakiegoś powodu. Mhm. Sprzedajmy. To zostawmy. To zostawmy. Okej, okay, deal. 1000 rubli. Terapeutce sprzedamy trochę rzeczy. Nie wiem, myślę, że wodę odrobinę też sprzedam jej, bo nie potrzebuję aż tak wiele. I mam tuszonkę. Tuszonka wydaje mi się, że jest do questa potrzebna, więc to zostawmy. Okej. Okay. Teraz tak, jakieś medy byśmy wzięli. Możemy to wziąć. Medy też. Okej, okay. Zużyliśmy prawdopodobnie wszystkie środki przeciwbólowe. No właśnie, i weźmy zapasowe również. Przez dwa nawet. Wypadek? Okej. Okay. Teraz tak, zobaczmy jak idzie nam quest. 3 z kawy z 14. O kurde. Ciekawe czy mi to zalicza jak jestem z kawem na łódz. Zaraz się przekonamy. Nie zalicza? Kurde. A może coś znajdziemy? Jako skawna o tym łódź, może jakiś klucz, cholera wie. Miało być losowanie, tak, racja, shit! Okej, okay, jeszcze raz, szybko wpiszcie wyklucznik raffle, rozdajemy wnosny klucz na tą grę. Będę rozdawał tak 3 klucze pod rząd, więc jak ktoś nie wpisał, to niech sobie wpisze, szybciutko.
Wybaczcie mi, ale potem rajdzie dopiero, okej? Okay? Będzie szybki pewnie rajd. Kurde, jestem. Ja mam sklerozę jednak. Okej. Okay. Gra mi umarozną? O, mój komputer dzisiaj dostaje po dupie za bardzo. Ja mam napis RAI. Jestem ciekawy, czy jestem online, czy offline jeszcze. Come on. W jednym pececie. Przepraszam, że tak zmuszam do ciężkiej pracy w tych upałach. Strasznie. A. Nie, na jednym pececie. Lecę. One PC. Co turbo na Twitch daje? Wiesz co, że nie wiem. Jeżeli mam być szczerym, nigdy się nie interesowałem tym. Czyli mówicie, że zmienienie skawów jako skaw nic nie daje, co? Nie ma reklamy jak, na jako użytkownik Twitch? Turbo? Czy wy, nie, bliska nie ma znaczenia, ile razy rafów piszecie, wystarczy raz pisać, tak jesteście liczeni tylko raz. Czy to gracz, czy to skaw? Nie gracz. Mam jakieś medy? Wow, salewę mam? Oh my god. Dopóki ciebie, ciebie nam pić, puty jakby nie Chopos dołączył do herbaciarzy. Witaj Chopos, dziękuję ci za subskrypcję. Herbatko. Powiem wam, że strasznie dużo nowych subów, ja strasznie was witam z całego serca, witajcie na kanale. Szuby nowe, dziękuję wam za wspieranie. Czemu ci ludzie jakby na łyżwach jeżdżą? Co się stało? Halo? Mam fajnego wepera. Czy wy to widzicie? Czy ja zwariowałem? Dzień dobry, halo? O kurwa! Tamten to chyba nie był ten bot. Mam nieprzyjemne wrażenie. What the fuck? Hello. Jak barygam kroci. Potem po babom. Pożrać by, конечно, вообще nie pomieszało by. Co jest? What the fuck? Nie, nie, ten szum to jest deszcz, ludziska. Ja tego deszczu też nie widzę u siebie, więc... Ale czemu oni... W ogóle też jakieś spadki FPS mam. Widzicie deszcz? Dobra, ja zresetuję grę potem. Ja nie jestem pewien, czy to jest wina serwerów, ludzie, czy mojego PC-a. Ewidentnie widzę też te... problem z FPS-ami. Outskirts Water. Co biega? Wow. O. Ktoś tu biega obok. Może znowu skał. Pole wyzastrzone. Rzeczywiście zrywa się nie ruszają. Coś jest nie tak. Och.
Jakiegoś glitcha mam dziwnego. Losujemy, klucze do gry Escape from Tarkov. To są klucze trialowe na 12 dni, coś takiego. O, ja muszę stąd wyjść, bo zwariuję. Jakiś gość biegał. Ну чё, шкура цела уже неплохо, а? What the fuck? No, niestety nie mam do rozdania normalnych. Kiedy się wystrzelają? To gdzieś tu? Cały komputer mi zdechł. Cały komputer mi kurwa zdechł. What the fuck? Okej, ludzie, czy ja jestem online? Bo mnie normalnie ścięło na chwilę. Kompletnie. Okej. Okay. Halo? Is he rip? Oh my god. Dobra. No, no.